Witam wszystkich znów na polu. Jak widzicie, fajnie nam przeorali, tak fajnie zaciągnęli i będziemy szukać znajdek. Andrzej tu już chodzi. Coś znalazłeś? Chyba jeszcze nic. Także do pierwszego dołeczka. No i jak widzicie, co mi wpada? Plomba. Coś takiego. Później się odczyści, to będzie wiadomo, z czego to było. Ale poczekaj, Andrzej też mi krzyczy, że ma. Co masz, Andrzej? Plombę. Ja też mam plombę. Także mamy oboje plombę. Zaraz zobaczymy, jaką on wy. Jakaś dziwna plomba, ja pierwszy raz taką widzę. Zobacz moją, a tu masz twoją. Nie, to tu jest klasyczna. Klasyczna. A ta twoja to naprawdę dziwna jakaś. Co to jest? Także macie tu na wstępie dwie plomby. No troszkę będzie nam ciężko chodzić. O, tu jest Andrzej. Ze względu na to, że tu mamy jedną linię napięcia, a tutaj jest taka konkretna. Także, ale może coś się da. Poczekajcie. O, Andrzej mówi, kopię na żywo. Także zobaczymy, co on tu nam wyciągnie. Mój ty wariacie. Co tam masz? Kawałek amelinium. Co to jest? Nie no, blaszka. A mówiłam, zgadłam. No kochani, patrzcie. Tak mi ładnie biło. 27, 28. Widzicie to? Widzicie? Co to będzie? O kurczaczki. O, chyba rzymek. Kochani, to jest chyba rzymek. Już idę do Andrzeja. Andrzej! No nie. Tak mi się wydaje. Chyba się nie mylę. Tu miejsce zbrodni. Golumba zabili. Ale to. Andrzej! To jest rzymek? Czy nie? To jest rzymek, czy nie? Mów mi. O, bo tak ładnie biło. Tak, to jest rzym. To są te... Podejrzewam, że u nas to te, które wychodzą najczęściej. To jest ale rzym. Zobacz, jak ładnie. Bił mi 27, 28, 29. A tobie? 102. Co? 102. To jest z brązu... Podejrzewam, że Adriano. Wyczyścimy to, zobaczymy. Kochani, dzień już mam zrobiony. Ale się cieszę, wy sobie nie wyobrażacie. Andrzej, pokaż moją minę, jak ja się cieszę. No, trzeba jeszcze będzie do gminy zgłosić. No właśnie, to nas czeka. No i jak widzicie, z tego oto płytkiego dołeczka wpada chyba, to jest miedziuszka. Tak mi się wydaje. Biło mi 11-12. Ale takie fajne, pokręcone. Od czego to może być? Coś na pewno od czegoś kiedyś było. I na polu się znalazło. Także tam w oddali Andrzej idzie. I ciekawe, co on tu ma. Co ciekawego? Rozpakuj. Chwila. Co to jest? Co on mi tu przyniósł? Jakaś monetka. Coż to będzie? Co to jest? Albo to będą te Lombardo Veneto. Coś takiego malutkiego. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Jak się doczyści, to się zobaczy, bo teraz naprawdę
powiem Wam szczerze, w tym piachu ciężko jest zobaczyć, co to jest. Brawa, Andrzej! No, teraz będzie Andrzej kopał na żywo. Zaraz zobaczymy. Andrzej nam coś wykopie. Sygnał ma. Co to? A, amelinium. Niestety, nic fajnego. No i Andrzej przynosi mi kolejny kwancik. Nie wiem, co to jest. Trzeba będzie go rozpakować i wtedy zobaczymy, czy to jest jakiś guzik, czy coś. Wy sobie nie wyobrażacie, jak ta ziemia twardnieje. Teraz i takie dobrze, że ją przeorali troszkę, ruszyli, bo inaczej to ciężko by było łopaty wbić. A tak, macie takie widoczki, ale ciepło, aż gorąco. W oddali nie widać go. Co? Jest coś? Na żywo. Okej, dobra, idę. Odkładam wykrywacz. Poczekajcie, niech go oprę. Okej. I patrzymy, co to Andrzej wyciąga. No teraz to albo będzie kawałek łyżki pewnie, a może monetka. Co to jest? Zwykle blaszka. No tych blaszek to, ale to amelinium? Nie, miedź. Miedziane. Tego tu wychodzi trochę. Nawet nie nagrywam Wam, bo żeby Was nie zanudzać. O, dobrze. Także dalej się bawimy. Tak wygląda nasze hobby. Trzeba się nachodzić. To tak się wydaje, że same fanty są, ale to no, niech sadełko traci. Na razie. Tak mi fajnie biło. Patrzę na rancik, ale ja już to poznaję. Kurczaczki. Wredny kawałek. Łyżki albo noża. Niestety. No i kochani, patrzcie. Tak na koniec wypadziku. Widzicie to? Widzicie ten rancik? O, a ja już się martwiłam, że ja bez żadnej bozi wrócę z pola. A tu jest. Jest jakaś zawieszka, tylko nie wiem, czy to bozia. Raczej tak. Sorki. Tak przekręciłam. Patrzcie. Jest i zawieszka. Coś zobaczymy dokładnie, jak umyję, co to jest. Jak wyczyszczę. No, już będziemy się zbierać. A to dlatego, bo ten stary zapomniał papierosów. I nie chcę nic mówić. Żeby nie było. Zobacz, co znalazłam. To jest medalik Andrzej. No, ale wredne. Już go więcej nie zabiorę. No i kochani, kończymy na dzisiaj nasz wypadlik. Tak jak już wcześniej mówiłam, bo Andrzej papierosku sobie zapomniał. Schował się teraz za słupem. Ależ, no nic. Patrzcie. O, zaczyna troszkę wytarabiać. Patrzcie, jakie ładna winnica. Z kwiatkami. I tak, takie mamy oto witaczki. Takie oto pola. Nic nie robisz, tylko chodzić, no ja? W oddali góry, ale dzisiaj nie ma ładnej pogody, żeby je zobaczyć. No i cóż, widzimy się na podsumowaniu. Do zobaczenia. Witajcie, moi drodzy, na podsumowaniu naszego wypadu z Andrzejem na pole. Jak widzicie, śmieci różnego rodzaju, koloru i rozmiaru. Od większych tych gabarytów po jakieś blaszki, nie wiadomo co. Praktycznie króciutki wypadzik był. Już Wam, jak sami zobaczycie na filmiku, dlaczego. Tutaj kilka jakichś rzeczy z miedzianych, resztki łyżek,
zawiasy, jak widzicie, takie coś to pokręcone, co wam pokazywałam na polu. Tu nie wiadomo co to. Nie wiem, czy to jest medalik, czy co. Widać na nim koronę i nic poza tym. Nic poza tym. Naprawdę, mówię wam, destrukt totalny. Te monetki też. Nic. Kompletnie. Takie wycieruszki. Tu. Plomby. Jakiś nawet i na parsteczek pogięty się trafił. No ale najlepszym fancikiem no to jest ten mój Rzymek. Fakt faktem. Też nic się nie da odczytać. Widzicie, jeszcze przejechane przez maszynę. Gdzieś, ale Rzymek. Rzymek i to cieszy. Także pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. I do następnego wypadu. Pa! Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.